Jest 20 sierpnia 2008 rok. Znajdujemy się w miejscowości Blankenheim na terenie Niemiec. Przyjechałem tutaj odszukać grób mojego ojca. Prawdopodobnie na tym cmentarzu został pochowany. Tak wynika z dokumentów, które otrzymaliśmy z PCK. No to zobaczymy. Oto nasz samochód, którym przyjechaliśmy. I to dróżka prowadząca na cmentarz. Po prawej stronie mamy już cmentarz ogrodzony płotem, sztachetkami. Wewnątrz lipy bardzo duże. Tutaj widzimy po prawej stronie za płotkiem są już mogiły. A to nazwa. Trabant, nazwa ulicy. Idziemy dalej koło ogrodzenia. Za ogrodzeniem porządkują teren. Ale to są bieżące pochówki. To nie są stare. Pójdziemy dalej. Tutaj też mamy już mogiły. Też świeże pochówki. Po lewej stronie mamy domki miasteczka Blankenheim i ich mieszkańców. Tutaj po drugiej stronie ulicy znajduje się też cmentarz. I to jest przy ulicy. Tutaj zobaczymy nazwę tej ulicy. Ale my podążamy do głównego wejścia, gdzie powinien znajdować się mój tato. Więzień obozu Oświęcimia
i w Buchenwaldzie. Tu przed bramą znajduje się tablica informacyjna ogłoszenia, informacje i w koło jest płotek koło cmentarza, ale po drugiej stronie, i tu jest główna brama, po drugiej stronie strony bramy jest już mur z kamienia, kamienny mur. Te w koło mieszkania, domki jednorodzinne, drzewa, park. I wracamy do bramy głównej. Oto brama, którą prawdopodobnie przywieziono czy przyniesiono mojego ojca. Idziemy chyba tą samą drogą, którą on ostatni raz przechodził. Właściwie był niesiony. Tu po prawej stronie mamy nagrobki świeże. Lat 90. 2000 rok. Dalej również nagrobki. Po lewej stronie natomiast koło otoczonym murem są mogiły jeńców rosyjskich, radzieckich. Wtedy. Oto jest bramka do tego miejsca. Czerwone gwiazdy symbolizują właśnie, że to byli Rosjanie. Na środku sokół z gwiazdą. Bez napisu. I w koło kilkanaście kamiennych płyt z nazwiskami poległych więźniów. I idziemy w to miejsce, gdzie powinien znajdować się grób mojego ojca. Idziemy piękną alejką lipową. Piękna alejka. Bardzo stare drzewa. Na pewno być może jeszcze wtedy sadzone przez więźniów. Bo wszystkie prace wtedy w większości wykonywali więźniowie. Tu po lewej stronie również mamy mogiły. Obok tego miejsca mogił Rosjan są również mogiły więźniów różnych narodowości. Na przykład tutaj Włosi, Francuzi. Ławeczka, a więc przychodzą tutaj odwiedzać zmarłych. Idziemy dalej. Po lewej stronie
Mamy pomnik kogoś zasłużonego chyba. Kolejny pomnik. Może jakiś znany bardzo. Dla społeczeństwa. O, podsłuchałem rozmowę, a to Tomek rozmawiał z Niemką, która mu coś tłumaczyła. Ale opowie nam, co, o co pytał i co mu powiedziała. Idziemy dalej. Tutaj również są pomniki. Bardzo rzadko pomniki są położone. Dużo miejsca. Być może, że ten cały cmentarz zalega więźniami, ale nie wszystkie nazwiska były. Nie wszyscy zmarli byli znani. Być może tak zakopywali. Różnie mogło być. I tutaj kolejny pomnik. I tutaj tak wyglądała moja pierwsza droga, pierwszy szlak, którędy szedłem. Tak jakbym przeczuwał, że gdzieś w tym miejscu muszę odnaleźć mojego ojca. I szukałem, i tutaj, i patrzyłem po płytach, po nazwiskach. I patrzyłem wszędzie. Tu zacząłem szukać. Po tych płytach. Jedna płyta, druga, trzecia, piąta, dziesiąta. Po lewej stronie zacząłem szukać. Aż w końcu z daleka, właśnie z tej odległości. W tej chwili tam już są, jest znicze i wieniec. Ale dostrzegłem imię i nazwisko mojego ojca. I krzyknąłem, że jest. Jest nasz ojciec. Odnalazł się po 62 latach. Nikogo tu jeszcze chyba nie było. Z rodziny na pewno nikogo. Może nikt jeszcze znicza nie zapalił. Może te znicze po raz pierwszy się palą. Może po raz pierwszy złożone zostały też kwiaty. Wzięliśmy sztuczne, dłużej poleżą. I szarfę biało-czerwoną.
został pochowany, jak widać, nie sam. Dzieli to miejsce z niejakim Grzechem Besserem, pochodzenia Żydem. Ale co to ma do rzeczy? Ważne, że się odnalazł. Nie jechałem na darmo przez całą noc.